Gościem się wie TV jest dzisiaj pan Tadeusz Mytnik, dwukrotny mistrz świata, wielokrotny mistrz Polski, Olimpijczyk, to z legenda. Nawet... Raz był Pan trzeci w Wyścigu Pokoju, co jest bardzo ważne dla, Polaka, bo, dla Polaków, ponieważ był to, to jest legendarny wyścig, prawda? I z ten wyścig Ech. chyba najwięcej Panu popularności przyniósł. No ja na Wyścigu Pokoju to byłem człowiekiem jeżdżącym, można powiedzieć, takim urządzeniem totalitatora sportowego, bo zakłady były przecież w Polsce. Robiono, czy Tadeusz Mytnik wygra jazdę indywidualną na czas. To, jest, to było wspaniałe, bawili się. Dzisiaj mnie ludzie spotykają z tamtych lat, młodych moją Panie Tadeuszu, ile było statystyk jak myśmy obstawiali, czy pan wygrał czasówkę, czy nie. No, jedną z, z ciekawych czasówek, którą wygrałem, to wygrałem w Warszawie. To była niesamowita rzecz, bo dwóch Rosjan stało na e, drugim i trzecim, a Tadeusz Mytnik na pierwszym i z tego tytułu wyszła trochę polityczna taka zawierucha, ale to jest nieważne, ale było to piękne święto dla warszawiaków, dla Polski, dla kraju, bo wiemy, jakie były czasy. Natomiast sport, no sport daje wiele, wiele dróg życiowych, tak jak powiedziałem wcześniej i e, to, że byłem wicemistrzem olimpijskim, że zwycięży wiele wyścigów, ale wracam do wyścigu pokoju, to co pan pytał. Trzecie miejsce. Rzeczywiście, gdybym miał troszeczkę inny zespół, troszeczkę, bo w tym czasie to tak troszeczkę. By była szansa, ale powiem jedną jeszcze rzecz, taką ciekawostkę, że ambasador na mnie czekał, pan Mitręga czekał na stadionie, że trzecie miejsce, trzecie miejsce będzie w Pradze, a tu jest dramat. Czeski kolasz, nie, nie powiem nazwiska, wywrócił. Było zadanie, żeby nie wywrócić jeszcze przed punktem kilometra, przed strefą ochronną, i tak się to stało. Zostałem wywrócony, ale zauważyli Niemcy: Hartnik, Olaf Ludwig, który niedawno będzie gościem będzie Wielcy w tym miesiącu wielki kolarz który będzie gościem w Łodzi na rozpoczęcie się 30. Wyścigu Solidarności Olimpijczyków. Robimy takie spotkanie jako Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Właśnie wspaniałych gości będzie mieć, i właśnie oni zauważyli, że ja leżę na, na szosie. Więc mnie zostali do pomocy i dociągnęli mi i uratowałem te 20 sekund, bodajże 7 przewagi nad Iżim Skodą. No i, a już dostał komunikat, że źle się dzieje, bo komunikaty idą. Mitręga był po prostu załamany, ale jak zobaczył, że jednak wjechała czerwona koszulka Tadeusz Mytnika z numerem 5 odżył. No i taka sytuacja, że na stadionie świętowali Polskie Święto Kultury i Sportu w Czechach. Fajnie Tadeusza, proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że pan uczeń technikum budowy okrętów, zupełnie, prawda, został kolarzem, jak to się e, No, ja na Dolnym Śląsku się urodziłem, w Nowicach, tam co roku jest teraz e, w Podowie, jak tu, robię dla dzieci i młodzieży, szukamy talentów olimpijskich, Tadeusza Mytnika przyjeżdża, dużo gości, wspaniałych zawodników, e, zapraszam, oczywiście przyjeżdżają, Janek Kudra e, przyjeżdża, wielu tutaj e, z łódzki kolarzy, Mieczysław Nowicki, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i towarzystwa, prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, ja tam wystartowałem na Dzień Dziecka w wyścigu, bo... Dyrektor szkoły był pasjonatem sportu. No i on zauważył, że ja taki jestem dość chłopak, taki żywy i tego, no i mówi, zaproponował, zapisał mnie, że ja będę jechał w wyścigu szkolnym, ale na Dzień dziecka startowały e, dzieci z wierzbna, z takiej wioski, e, nowice, Bolesławice i mówi, że ja muszę wystartować, bo ja prawdopodobnie zwycięstwo, bo tam punkty chodziło te szkolne jakieś. No i Tadeusz wygrał ja. ten wyścig. No i od tego się zaczęło konać. A jeszcze jedną rzeczą napędową, co chcę powiedzieć, Jeden z przystojniejszych kolarzy polskich. Józef Becker, olimpijczyk Tokio. Mieszkał i mieszka, żyje i mieszka ode mnie dwa kilometry. I, miał to pan była dobry ta, I to była inspiracja, właśnie, żeby być kolarzem. Ale przypomnę, wie pan, pan był bardzo lubiany przede wszystkim. Ja, Moi rodzice pana bardzo lubili, moja żona, już nie żyją, Uwielbiali pana. Wie pan dlaczego? Pan, w takiego dobrego ducha, potrafił pan zawsze się zachować, w tak, potrafił pan coś fajnego powiedzieć. Czy pana uwielbiali bo mytnik na pewno coś przyjemnego, sympatycznego, powie i niekonwencjonalnego. Oczywiście. To rozśmieszy, rozbawi. Dobry duch, mimo czasami, że było źle, że żeście przegrywali, dostawali baty, ale pan miał ten optymizm. Wiele było ciekawostek, dla dziennikarzy nieraz robiłem taki test, podnosiłem rękę na starcie czasami, jeden z, bo tam było masę, ale taki delikatny, no i podnosiłem rękę i mówię, proszę dziennikarzy, ale bardzo szybko była zważna, Ważna informacja przed startem tego etapu. Wszyscy przelecieli elegancko, a ja mnie chciałem sprawdzić Waszą szybkość i czy panowie mają dziennikarze, czy mają, e, macie długopisy. Patrzę, podnieść Toma. No nie mają, no to niestety, panowie, z w koniec tej wiadomości, nie ma. Czyli takie różne rzeczy robiłem, oczywiście czasami podniosłem rękę, odwracałem się do tyłu. To jest słynne, to można zapytać dawnych zawodników, to powiedzą. I odwracałem się i mówię, biada polskiemu kolarstwu, to też... Cisza, mytnik będzie robił biadę. Wiele rzeczy. Mogłem się na to, panie redaktorze, pozwolić, mili Państwo, którzy będą to słuchać, dlatego że ja byłem naprawdę niekonwencjonalny, byłem naprawdę solidnym, mocnym, byłem naprawdę motorem e, drużyny. Nawet Ryszard Surkowski, kiedy wygrywał w 75 roku, dzisiaj przeżywa dramat, ale myślę, że będzie dobrze. Walczy. E, w 75 roku przeżywał dramat na wyścigu pokoju. Ja mu zostałem, dociągnąłem go, jeszcze był trzeci na mecie. Ale jak padłem, jak dogonię tą grupę. Wysłałem do przodu, bo byłem bardzo mocny i silny. Wysłałem do przodu e, e, Włoch, Miri i Martinez Hiszpan. A Ryszka jeszcze na trzecie miejsce prowadziłem. Ryszard, kiedy wygrał, dojechał do Warszawy, wygrał wyścig pokoju. Dziennikarze do Ryszarda gratulują, a on mówi: Odwróćcie się, idźcie do Tadeusza, on jest zwycięzcą mojego czwartego wyścigu pokoju. Czyli były takie różne ciekawostki mojego życia. Janusze, proszę powiedzieć, takie najbardziej tragiczne momenty pańskiej kariery. To było wtedy, kiedy ten motocykl pana przejechał. Czy jeszcze coś gorszego? No ja, w tej, ja byłem ciężko rozbity w rybniku. Ja byłem bardzo ciężko rozbity, jestem po uszkodzeniu, ciężkiej uszkodzeniu kręgosłupa szyjnego. Ja 8 miesięcy walczyłem, żeby w ogóle wrócić do, do normalnego funkcjonowania i jeszcze być sportowcem. Henio łasak świętej pamięci wierzył we mnie i zresztą ja jestem zamiennikiem. Bo przecież ja mogłem jechać wtedy z tym Heniem Łasakiem z Warszawy do, do, do e, zakopanego. Zamieniliśmy się, pojechał Jurek Żwirko. Ja zostałem. E, e, jechałem pociągiem z Warszawy, bo e, trener wymyślał, że mam e, badania dokończyć. No i drama się stał. Ja nawet nie wiedziałem, że oni nie żyją. Panie Tadeuszu, a taki moment, no, który będzie pan pamiętał. Do końca życia, taki no najbardziej fantastyczny stał się, stał się cud i pan wyszedł z opresji z dobrym wynikiem. Co to było? Nie jest tak e, na gorąco trudno, bo to zadał pan pytanie bardzo głębokie. Jest trudno, ale powiem tak, może po latach. Po latach powiem, bo tego było bardzo dużo i gdyby się nad czym skupić, no przepraszam, że tak tego, bo my, sportowcy, gdyby to było troszeczkę w tym momencie, kiedy to by było wiele rzeczy, ale powiem jedno, że po. Takiej szarudze, po tylu tysiącach kilometrów, po tylu kontuzjach i tak dalej, jestem w zdrowiu, jestem człowiekiem, który optymistycznie patrzy na świat i życie. Oczywiście jestem też troszeczkę skaleczony, bo... E tak, zauważyłem, redaktor powiedział: Moja małżonka też mi odeszła, jestem wdowcem. To też jest dla mnie kolejny dramat i, i rozpisuje mi na nowo inne życie, coś ciężko się pozbierać. Ale powiem uczciwie, gdyby nie sport, gdyby nie siła sportu, kto wie, jak bym wyglądał. Dlatego ten dramat, który przeżyłem jako już starszy człowiek, w sensie już po zakończeniu kariery, to myślę, że to lekcja sportu. Ta determinacja doprowadziła do tego, że jestem swobodnym człowiekiem, który umie to przeżyć i umie docenić i wierzy, że każdy z nas kiedyś musi odejść. Panie Tadeuszu, dziękuję za rozmowę. Życzę, żeby Pan zawsze był taki pogodny. Miał Pan tyle siły do dalszego szczęśliwego życia, czego się wie i ja osobiście Panu życzę. Dziękuję. Gościem się wie TV był dzisiaj Tadeusz Mytnik. Znakomity polski kolarz.